A zanim... Rogewicz Andrzej z Grudziędza, Pac-Man Team. Czas 33 minuty i 59 sekund. Jest to rekord pobity. Kolejny zawodnik bieg na metę, Kredzik Zbigniew. Tomaszewski Maciej, Rakoczy Maciej, Kredzik Zbigniew. Swobodziński, Poczarkowski ze Szczutowa. Tu nie wolno stać. Ale... Tu nie wolno stać, halo. Tu w ogóle nie można stać. Jest już na mecie zwycięzca pierwszej edycji Bartosz Wigalski z KM Truchcik Łubianka. Bartosz Wigalski był siódmy na mecie. Proszę Państwa, zawodnicy drodzy, w wywiaderkach, w takich żółtych, to miejsce na czipie. Proszę, witamy kolejnego zawodnika. Chojnickiego Damiana z Głogowa. Kolejny zawodnik. Świderek Wojciech z Torunia, zespołu szkół z Dobrzejewica. Deptuła Grzegorz, Osielsko. Szczutkowski Rafał, zwycięzca drugiej edycji. Mokrzyski Rafał z Inowrocławia, Sokół Gniewkowo. Kurczyński Zbigniew z Wrocławka, GKS Fabianki. Proszę Państwa, mamy przed mikrofonem zwycięzcę biegu. Andrzej, gratuluję. Jak się biegło? Jak trasa? Trasa bardzo fajna, urozmaicona trochę po biegu. Bardzo mocno biało. Bieg bardzo mocno obsadzony bieg w studiu, na razie. Bieg ułożył się po mojej myśli do 9 km i 30, 320, 318 i ostatni kilometr. Tak, no to troszeczkę było pod górkę ostatni kilometr, prawda? Wymęczyło troszeczkę, tak? Czy nie? 9 kilometr był pod górę, to ostatni kilometr trochę kręty, ale mi trasa pasuje, naprawdę. Mamy już pierwszą kobietę na mecie. Proszę tutaj nie... Arseniuk Anna. Andrzej, no cóż, gratuluję ci tego zwycięstwa. No i zapraszamy za rok. No i powodzenia w jutrzejszym biegu. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy Ci bardzo. Dobrze, dobrze.
Proszę Państwa, do mety zbliża się. Minął metę. Sowa Wojciech z Unisławia, klub KM Truchcik Mówianka. Sikut Arkadiusz z Torunia. Krzyski Mariusz z Białych Błot. Nowosielski Piotr ze Sztumu. I damy kolejnych zawodników. Czciński Mariusz z Grudziądza i Czciński Mariusz z Fabianek. Wolkę Mirosław z Chełmna. Rumuński Arkadiusz z Torunia. Chłupka Konrad. Pochociński Mariusz z Wocławka. Witamy również na mecie Więziora Mariusza z Życimia i witamy kolejną kobietę, która zbliża się do linii mety. A w tej chwili linię mety przekroczył Gabrylewski Marcin z Włocławka. Kasprzyk Piotr Sronia, Raniszewska Marzena z Grudziądza. Pekman Team Grudziądz. Marcina Gdariusz z Wąbrzeźnia. Hołtyn Michał. Puchała Michał z Józefkowa. Chciałbym powiedzieć, że Michał Puchała i Bartosz Jaworski w tym roku zaliczają koronę maratonów. 3 maratony już zaliczyli, pozostały im jeszcze 2 w Poznaniu i Wrocławiu. Michał, gratuluję i życzę powodzenia w naszych maratonach. Nowakowski Marek, Pierzchała Sławomir z Golubia Dobrzynia. Zróbcie tutaj miejsce, słuchajcie. Szczelecki Piotr, Panasiuk Jarosław z Chełmna. Prosimy o doping. Grygiel Tomasz z Poznania. Gratulujemy, Tomaszu. Sawicki Piotr z Chełmży. Murzyński Józef Skorbik. Klub Opatrunki Toru. Witamy o na mecie pierwszego Lisewianina, Łukasza Jankowskiego. Brawo dla Łukasza. Łukasz, najlepszy zawodnik Lisewa i gminy Lisewo. A za nim dwóch też, Janowski i Płatek. Pani, Łukasz Jankowski zdetronizował Adama Janowskiego, dotychczas najlepszego biegacza Lisewa. Kolejna pani. Szymańska Wiśniewska Karina z Wąbrzeźna. Szarmach Stanisław z Grudek. Świerczyński Rafał z Rypina. Dobra, to będzie, żeby na
Kolejni zawodnicy. Szczutka Mariusz z Rypina, Olender Tomasz z Grudziądza, Siemieniecki Dariusz z Torunia. Marcinkowski Paweł z Grębocina, Dul Zbigniew z Wąbrzeźna, Marcinkowski Paweł z Grębocina, już mówiłem, Frączyk Jarosław z Torunia. Wysocki Piotr Sempulna. Lewandowska Marlena z Torunia. Biestek Sebastian z Wąbrzeźna. Zygnarowski Tomasz z Wąbrzeźna. Gapiński Łukasz z Wąbrzeźna. Trójka Wąbrzeźnia. No i teraz mamy na mecie również Jagodzińską Magdalenę z Bydgoszczy. Czekaj, bo tu zdjęcia, wiesz? Czy pana tutaj nie wolno stać? Tu nie wolno stać. Kolejny biegacz Gizewa, Sławek Jankowski. Jacek Wiliński z Gdańska, Orlen Gdańsk. Szachowski Rafał z Grudziądza, Dzielak Andrzej Toruń. Sztuczka Maciej z Rypina. Brawo tej pani, która tak ślicznie finiszowała. Kolejna pani. Oj. Uważaj, bo tu zdjęcia są, chodź Oliwier, tutaj, albo tam stań z boku. Tam. Dobra, to tam za tym się. Dąbrowska Kamila z Grudziądza. Augustynowicz Piotr Ciechocinek. Oliwie, poczekaj tam. O, witamy również na mecie pana przewodniczącego Adama Banaszka z Dziewkowa. O, witamy dyrektora biegu, Bartosz Jaworski zbliża się na metę. Brawo, Bartek. Przed mikrofonem mam pana Adama Błonaszka z Gniewkowa, jednego ze współorganizatorów Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Panie Adamie, jak się biegło? Bardzo dobrze. Trasa cały czas popałdowana, niezły wynik, może goldów nie będzie, ale trasa idealna, piękna pogoda, deszcz wytrzymał. Wszyscy się widocznie modlili, byli w kościele już wczoraj i czekali do niedzieli, naprawdę super się biegło. Gratuluję wszystkim. Jak pan ocenia ten bieg, tak tam na początku? No właśnie, na początku, bo jeszcze cała organizacja zakończenia. Zobaczymy, czy będzie sprawnie, fajnie i szybko. Jeśli tak, to najwątpliwie na piątkę albo szóstkę. Gratuluję. Dziękuję panie Adamie i życzę powodzenia w następnych startach. Kłaniam się. A jakie ubrane? Tak jak Marek? Dzięki. Proszę pani. Dobra, po medala idę. Dziękuję uprzejmie. Chodźcie. Chyba już to wita. Witamy kolejnego zawodnika.
Dałeś radę, Olek. Cześć. Dałem radę zawsze. Tutaj jest kamera i nie wolno tutaj... Dobra, Znaczy dobrze, że mamy teraz tyle osób. Trzeba ich tylko pilnować i... No, to ja będę spuszczał i będę to... Malutka leci! Malutka leci! Gratuluję! Gratuluję też! Pięknie! Witamy księdza Sebastiana z Wąbrzeźna! Brawo, księże! Mam prośbę zawodników, aby zdawali chipy do tych wiaderek żółtych. Tam jest opisane wiaderko. Brawo zawodnicy, następni. Brawo, zawodnik z numerem 188. Biegła również Kamińska Magdalena z Lisewa. Gileski Błażej z Lisewa. Lipińska Małgorzata Toruń. Kolejny bieg rodzinny, tata z synem. Wiśniewska Katarzyna z Rypina, klub Lech Rypin. Łańska Anna z Chełmży. Marklewski Dawid z Wąbrzeźna. Wojciechowski Sebastian ze Szlachty. Kuźma Anna ze Świecia, Jerzewska Edyta ze Stolna. Blachowski z Wilniec-Lipna, GKS Fabianki.
jest Ireneusz Wąbrzeźna. Zwan to Lob ze Świecia. Przypominam o składaniu chipów do tych jaderkowych pojemników. Zawodnicy, którzy ukończyli wiek, zapraszamy zawodników i zawodniczki na posiłek do stołówki przy szkole, przy zespole szkół. Zapraszamy i na kawkę czy herbatkę i dobrą drożdżówkę, jaszczurówkę. Sewiaku, Pawła, Celinę, brawo! Nie potrzebne się przeżywać. Brawo! Ale to jest Witamy Nestora biegu! Witamy! Już wiele pozostało!
Pan Krzysztyniak Tomasz z Chełmna i hołda Jerzy ze Stolna. Niezwartowski Rafał z Wąbrzeźna. Zawodników, którzy ukończyli biegi, ochłonęli już po biegu, zapraszamy na posiłek. Na smaczną grochówkę i drożdżówkę, jaszczurówkę.